Młody, dawaj tutaj! Ale wiesz, że całe miasto będzie cię widziało. Siemaneczko, dzisiaj w kuźni szykujemy się do kary dla ostatnio przegranego zawodnika na naszym challenge'u i budujemy dla niego taki fajny Megatron. Chodźcie zobaczyć, co budujemy. Ta-dam. Na takim tronie będzie jechał dzisiaj nasz król, jeszcze o tym nie wie. Kurwa, kto to powykręcał? CapCut, bo jakiś chuj zabrał śruby. Wiesz, co by było śmieszne? Gdybyśmy jechali na przykład pod Aszyna, a kibel by się wykręcił. Pięknie, uszczelniamy. Gówniana sprawa. Gówniana sprawa w chuj. No ale widzisz, no. Przegrany niestety tak będzie miał, nie? Gówniana sprawa. To nie wiem, kto tu ma większą karę. Ja, co to robię, czy ten, co będzie tu jechał, kurwa. Dobra. Pięknie. No i super. Będzie jechał jak ten Abemus Papa i będzie tak, wiesz, pozdrawiał ludzi, nie? Dobrze, że ty nie jedziesz, bo na tym kiblu wyglądasz, jakbyś na dziecinnym siedział. Dobrze, że ty nie jedziesz, bo pewnie byś jak zwykle wsadzał tą głowę do środka i zaglądał, kto tam k***a jest. Z dystansu zraż? Pamiętasz taki był kiedyś na Windowsie 9.8? Oczywiście. Srał mi się łeb, później rozpaczył się skarżyłeś. Słyszysz? Ale musimy, kurwa, pamiętać, że młodego nie zgubić. Padnie tu? Nie, on nie ma gdzie tu wpaść. To takie koło to... Ty, gorzej będzie... Jakbyś pod taczkę wpadł. Jak ty tu obciąłeś? A, bo tu podwójna rama jest, czyli wymiar wewnętrzny nie jest równy wymiarowi zewnętrznemu. Czyli C plus B równa się A. Dobra, majkutem. 10 razy pnij, raz przykręć, czy jakoś tak. Nie, 10 razy miesz, raz pnij, a ja robię inaczej. Wiesz co, trzymaj tą deskę, lepiej masz. Zrobisz. Bo ty jak to przykręcisz, to wiesz co będzie? Kręć. Młody tam do Miód Malin wjedzie. Piłsudski na kasztance jeździł. A ty też masz, każdy ma swoją kasztankę. Kasztankę? Tak, kasztanka po prostu. Nasraż byś miał kasztanka pod sobą. Tak. Nasraż byś miał kasztanka, takie. Kasztanek to śruby kręci. Słuchaj, jeden kasztanek stoi za tobą. Kasztelanek. A ty jesteś żołędziakiem. Kto to taki? Żołędziak. Co jest, siema? Siemano. Wielu na ciebie czeka. Co na mnie czeka, BM-ka? Chłopie, wyspałeś się dobrze? Siema, bardzo dobrze. Siema. Mam dla ciebie mały prezent. Co to jest? No, nie wiem, wszystkiego się dowiesz. No, dziękuję. Proszę bardzo. Podoba się? No, ty. Korona, gacie. Ale takie rzeczy potrzebne do domu, nie? Przydadzą się pewnie. No, pewnie, że gacie markowe, ładne. Jak tam dostałeś gadżety? No, nie wiem po co. Podobały ci się gadżety? Co, nie wiesz po co są gadżety? Nie wiem. A co byś przegrał w tamtym tygodniu? Trochę siana i odcinek. No? Challenge przegrałem. Tak? A kara jaka była? Była kara? Nie było kary jeszcze, tak? To kara miała być? To chodź ci pokażę, co cię kolego czeka. Jak ci się podoba? I co, ja mam siedzieć na tym, tak? Czy zesrasz mnie się tu? Nie, to jest twój tron. I ty na tym dzisiaj jedziesz po mieście. Trzymasz berło w dłoni, załóż sobie czarne okulary, żeby się nie poznali, a jak obstrasz zbroję, to ubierzesz sobie nową. Przegrana, jesteś w kuźni, musisz wziąć to. No dobra, robimy co? No i to mi się podoba. Młoda kule... Ja już ubieram gacie. Ty, ale jeszcze jedną rzecz. Trzeba jemu załatwić gazetę, żeby on sobie jechał i czytał. Newsweeka. Newsweeka, jakieś świerszcza porno. Dobra, młody, ty się szykuj. Dobra. Ja idę też się szykować. Jedziemy. Graty i skupiaj się. Młody, co oni ci dali? No kurwa, koronę, berło, gacie eleganckie, próbowe. Eleganckie tego. I okularki ma dużo. Będzie drip. Będzie, no. Jest kurwa drip. Nie się widzę, kurwa. Co ja, już takie są. To, kurwa. W takich mogę jechać? Ale nie może jechać, musi jechać. Nie, to weź te lepiej czarne. Czarne będą lepiej czarne weź, no. To ci zwieje zaraz, wiesz co jest? A te właśnie będą lata. Nie, wyglądasz dobrze. Pasuje ci do Off-White'a. Nic nie widzę. To właśnie o to chodzi. Masz widzieć, gdzie ty jedziesz. Ja bym na przykład wolał jechać za czarno, nie? Ja bym wolał jechać, żeby nie widzieć. Ty widział, ile ludzi na mieście jest. Jak się czujesz przed karą? No, to jakaś krema jest? Trochę jest. Ale wiesz, że całe miasto będzie cię widziało. Na wszystkiego będą steka p***alać, a ty będzie cienią srał na kiłku. Wszystkie twoje dupeczki. I koleżaneczki. I koledzy. To już nie ma ich zbyt wielu. Ja mam takie jechać na tym kiblu. No. Najwyżej porcelana cię w dupę wbije.
Ja jako ojczym kuźni garaż wręczam ci berło. Dziękuję. Czarne okulary, żeby cię koleżanki nie poznały. Dziękuję. Żebyś miał co robić i mógł sobie poczytać gazetkę z Lidla. Oglądaj sobie, fajne panie tu są. A w razie jak się obstrasz, to se dupę wytrzesz z tą gazetą. Dobra, gacie na zmiany mam. Zapraszam cię na tron. O, już dwa oju. Podnieś deskę, to by, co by się nie działo, to się obstrasz. Sakiewę ściągnij, żeby ci nie obstrał jej. Pięknie wygląda, ale tak się, no ta, nie opieraj się tak, bo to się k***wa urwie, ty. Małek to harpagan, to zaraz urwie. No, o właśnie tak, tylko to, tego fajta ściągnij, bo obstrany będzie. Straci na wartości. Jak ja się spierdolę stąd. Tylko nie spierdolę się do kibla. Dobra, lecimy? Jedziemy, dobra. Dobra młody, jak wrażenia po przejeździe po mieście? Bardzo fajnie, tylko nogi mi trochę ścierpią. Ale ja ten, z tego co widziałem, to tyle do ciebie machało dupeczek, że ty jesteś zadowolony z kary. Ja się tam dzielę, mogę jeszcze raz przejechać. Ja tak myślę właśnie. Teraz, to, teraz z tego co widzę, to każdy chciał przegrać. Tak, no. Czyli podoba ci się, berełko tak, masz? Jest berełko eleganckie. I jeszcze się... Idziemy sobie zjeść teraz. Idziemy zjeść do maka, a potem co? A potem sraka. A potem sraka i przepchasz kibel berłem. Tak. Dobra.